W marcu podczas zorganizowanej w Łomży kawiarenki obywatelskiej pomysłów na ożywienie starej części miasta i nowe przeznaczenie hali targowej było sporo. Od umieszczenia w niej Muzeum Browarnictwa i Restauracji po organizację potańcówek. Teraz zgłoszone miesiąc temu pomysły zostały poddane ocenie ekspertów. Debata w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego odbyła się w ramach projektu Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży. Za nami kawiarenka obywatelska, która otwierała konsultacje, a właściwie przygotowywała do konsultacji, a debata dzisiaj otwiera. A dalej przed nami jeszcze kilka kroków. Następnym krokiem będzie platforma konsultacyjna. To jest platforma, na której mieszkańcy Łomży będą mogli zamieścić swoje pomysły. Przysłuchując się dzisiaj ekspertom i specjalistom, będą bardziej wiedzieli, jakie są ograniczenia, jakie są możliwości budynku, o którym jest mowa. Platforma jest pod adresem konsultujesz.lomza.eu i tam będzie otwarte forum konsultacyjne zatytułowane Zagospodarowanie hali targowej. Później zamkniemy to forum 10 maja, żebyśmy pomysły mogli przygotować do warsztatów przyszłościowych. Warsztaty przyszłościowe to jest taka metoda konsultacji społecznych, bardzo kreatywna praca, która pozwala na wypracowanie konkretnych pomysłów i konkretnych rozwiązań. I nad tym będziemy pracowali 13 maja, po to, żeby 14 maja wypuścić ankietę mieszkańcom, którzy mogliby ocenić to, nad czym osoby w trakcie tych warsztatów przyszłościowych będą pracowały. A na te warsztaty zgarniemy wszystkie pomysły i na funkcje, i na zagospodarowanie przestrzeni, hali i tego, co mogłoby tam być w środku i użyteczności. Czyli rozumiem, że ankieta w formie tradycyjnej, czy raczej nowoczesna, internetowa? Ankieta będzie internetowa i będzie papierowa. Papierowa, rozumiem. W urzędzie miejskim. I będzie można ją wypełnić przez internet również. Tutaj, co widzę z pomysłów zaprezentowanych, czy na poprzednim spotkaniu, czy dzisiaj, one jakby pokrywają się w tych wersjach, które robiliśmy do tej pory i uzupełniają. Obiekt mamy centralny, na placu miejskim umieszczony, ale swoją pojemność ma ograniczoną. Jest to na parterze około 1000 metrów kwadratowych, na piętrze, na antresoli od 600 do 800 metrów. Na pewno nie możemy tutaj umieścić wszystkiego, co jest proponowane. Należy się ograniczyć do pewnego schematu, co może się znajdować. I jakby podstawową funkcję określiłbym jako centrotwórczą, żeby to działało, żeby ożył plac miejski jako to centrum miasta. Każda dyskusja do czegoś prowadzi, każda koncepcja również, aczkolwiek szkoda mi jest tylko tego, że tak mało handlowców przyszło. I tutaj jak gdyby nasz stolik, gdzie było nas kilku handlowców, został zakrzyczany przez tych wszystkich ludzi, którzy reprezentują kulturę. I nawet strach się odezwać, mówiąc, że chcemy w hali, żeby był handel. Ale ja walczę o to i tak mówię, chciałabym znaleźć wspólny mianownik, żeby był i handel, i ta kultura. I uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo jak wrzucimy w stary rynek tylko i wyłącznie kulturę, to naprawdę wszyscy, którzy jesteśmy naokoło i jak gdyby tworzymy ten handel, możemy się zabrać, zamknąć swoje lokale i nie czekać nie oczekiwać tego, że ten klient przyjdzie i da nam zarobić. My będziemy z tego żyć. To, co przyciągnie, to na pewno funkcja kultury, rozrywki. Mamy funkcję administracyjną. Funkcje te wystawienniczo-galeryjne, o których się wspomina, myślę, że będą trafnym rozwiązaniem, ale też musimy mieć całą ideę na działanie tego rynku. Czy ci artyści tutaj utrzymają się? Do tej pory, jak próbowałem dotrzeć do galerii znajdujących się na rynku w Łomży, za każdym razem były drzwi zamknięte. Ja akurat nie jestem w hali targowej, jestem obok hali targowej, są tam moi rodzice, no i oni się tak odnajdują, że walczymy, pomagamy, mamy jeszcze inne interesy, jakoś tam walczymy, ale nie ukrywam, że otwarcie Wenedy
przyczyniło się do tego, że ci ludzie uciekli, ale my się tego nie boimy. My stawiamy czoła, robimy remonty, walczymy, robimy wszystko, co możemy, ale nie tylko w nas siła. Ja powtarzam, ktoś nam zarzuca, że mamy obdrapane reklamy. Jest tą bzdurą. Uważam, że my naprawdę jako handlujący tam robimy wszystko, żeby tych ludzi przyciągnąć, ale nie oszukujmy się, bez miasta, bez budżetu, bez jakichś takich naprawdę wzmożonych sił miasta my tej starówki nie podniesiemy jako handlowcy. Nie ma takiej możliwości. Czyli miasto musi się zaangażować. Zaangażować się w kwestii takiej technicznej, organizacyjnej, jak również finansowej. Coworking, są to biura do wynajęcia. Bardzo szeroki temat. Dlatego nie będę się rozwodził w szczegółach. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą prowadzić działalność gospodarczą, żeby zatrzymać tych ludzi, którzy opuszczają naszą ojczyznę, nasze miasto, a jeżeli opuszczają, już opuszczają jako firma z adresem Łomża, Stary Rynek, Hala Targowa. Ogólnie to rzecz biorąc, można w internecie sprawdzić, jest to super sprawa. Bylibyśmy pierwszym miastem prowincjonalnym w Polsce, za Warszawą i Krakowem, które by taki obiekt posiadało. W tym miejscu mogą znaleźć się miejsca hotelowe, miejsca wystawiennicze, no wszystko po prostu. I ta restauracja czy kawiarenka, która połączyłaby port ze Starym Rynkiem, tak jak kiedyś było, Kamiennymi Schodami. Byłby to określony trakt turystyczny. Ponadto trzeba zwierzyć sprawę taką, że mamy mistrza od wymyślania tematów promocyjnych z browaru. To jest duże piwo z małego browaru i Łomżink. Moi turyści, którzy pojawiali się tutaj w Łomży, to oni przyjeżdżali tylko czcić Łomżink. I warto by było te tematy, te brandy, które zostały już wypromowane, utrzymać. Dzień po poprzednim spotkaniu przy kawiarence społecznej przyjechałem ponownie do Łomży z firmą komercjalizującą obiekty. Akurat robimy inną inwestycję w mieście. I jak pani z firmy konsorcyjnej międzynarodowej zobaczyła kubaturę niewykorzystaną w samym sercu miasta, ona już ma różne pomysły i chętnie by uczestniczyła, ale w sferze prywatnej. Zaproponowałaby ludzi biznesu, którzy by tam włożyli pieniądze. Z tym, że jednym z pomysłów właśnie też było to, co jest cechą teraz charakterystyczną dla Łomży, to co rozsławia Łomżę, no to wasze piwo. Czy w tym sezonie pan też startuje ze swoją działalnością? Tak, tak. W sobotę już się pojawiam na jarmarku. Dziękuję panu naczelnikowi Lipińskiemu. Uważam, że to jest mistrz w swojej roli, bo wie czego chce i realizuje. Uparcie dąży do celu, co jest cenne bardzo. Stare Miasto zwykle osobom po raz pierwszy pojawiającym się w jakimś mieście kojarzy się z centrum, jest taką wizytówką miasta. Więc jeśli pojawia się potencjalny inwestor w ratuszu, zainteresowany albo rozważający ewentualność inwestycji w Łomży, to pewnie to miejsce na ziemi ocenia też przez pryzmat tego pierwszego wrażenia, jakie stwarza Stary Rynek. Dlatego też myślę, że należałoby w końcu etap dyskusji zakończyć, przyjmując pewną formę, konwencję, propozycję jego zagospodarowania i po prostu to robić. Myślę, że to będzie z pożytkiem i dla mieszkańców, i dla turystów, i dla ożywienia gospodarczego miasta.